Witam Was tutaj, Czyszcząc Nóż i zapraszam Was do zwiedzenia najnowszych pociągów SKM Impuls 2. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż i zapraszam Was już teraz na zwiedzanie najnowszych dwóch pociągów SKM Impuls 2 od Newag. Nie Newag, tylko Newag, tak, wiem, że to przekręcałem w ostatnich filmach cały czas. No i tak, jak widzicie, przed nami jest wersja europejska z okazji tam dofinansowania Unii Europejskiej i nie tylko. Ma na sobie 12 gwiazdek, no i jest w barwach flagi Unii Europejskiej. Ładnie dosyć wygląda, a drugi jest normalny. No i tak, aktualnie mamy takie dwa pociągi w Warszawie, ale już niedługo będzie ich nawet 21, bo tyle jest w tym przetargu. Przetarg za około 668 milionów polskiego golda, wartość inwestycji brutto, z dofinansowaniem unijnym w wysokości 203 milionów polskiego golda, czyli prawie 1/3 to są pieniądze tylko i wyłącznie z Unii. No ale tak, co my tu właściwie mamy a propos tych pociągów? Zamawiamy aktualnie 16 pociągów 5-członowych i 6 pociągów 4-członowych. W takim pociągu 5-członowym może się pomieścić ogólnie pasażerów 835, z czego 186 miejsc siedzących. No i teraz zobaczcie sobie tu mniej więcej też, jak to wygląda. Przy okazji w tym miejscu widzieliście, że był to skład jazdy S1 i na takiej linii najprawdopodobniej właśnie te pociągi będą jeździć i to już niedługo, bo właśnie z tego co pamiętam, to będzie za 3 miesiące mniej więcej po przejściu jeszcze kolejnych tutaj testów bez żadnych problemów przejazdów, kilometrów odpowiednich i tak dalej. Podobnie jak z Hyundaiami wszystko będzie działać. Tu przy okazji ważna nowina, są gniazdka, nie ma ich pod każdym siedzeniem. Nie jest ich też jakoś strasznie dużo, ale faktycznie możemy zlokalizować gniazdka 230 V, jak i również jest trochę rozkładanych w różnych miejscach gniazdek USB. No i jest tego dosyć dużo. Ogólnie jest dosyć przestrzenny ten pociąg i te poręcze po środku, które widzimy właśnie tutaj, co jest teraz na wprost, tak samo jak w metrze, dosyć podobnie wyglądają. Tutaj zwróćcie uwagę, że na tej rozpisce w informacjach mamy zdjęcie tego pociągu. Nie wiem, czy to jest jakaś nowa rzecz w takim rozkładzie jazdy, żeby zdjęcie tam wrzucić, ale na pewno mi to się rzuciło w oczy, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Kasowniki standardowe dla SKM, tutaj się nie zmieniło. Nie miałem niestety okazji sprawdzić, jaki jest dźwięk tutaj naszego klaksonu pociągu, że tak powiem, trąbienia, ani jaki jest dźwięk otwierania się drzwi, bo niestety nie dało się tego tutaj przetestować. Jak widzicie, tak wyglądają pociągi, ogólnie dosyć ładne graficznie są tutaj poustawione. No i tak, co my jeszcze tutaj mamy, bo to nie jest tak, że to wszystko jest w ten sposób poukładane, tak jak tutaj widzicie. Mamy trochę jeszcze informacji a propos tego faktycznie pociągu, bo te krótsze, 4-członowe będą mogły zebrać na swój pokład 680 pasażerów i 144 miejsca siedzące. W obydwu pociągach, czyli i 5 i 4-członowych, będzie po 8 miejsc na rowery i za chwilę zobaczycie te miejsca na rowery. Tutaj też zwróćcie uwagę, że już jest zamontowany biletomat i on działał. Co prawda nie skorzystałem z jego usług, a mogłem skorzystać i kupić bilet 20-minutowy, bo bym zobaczył, co by mi wydrukowało, bo on już drukuje bilety z... Nie można go już skasować bezpośrednio w kasowniku, więc w sumie by to ciekawie wyglądało. Tutaj widzieliście przy tym na zdjęciu, było pokazane, że bezpośrednio na miejscu dla niepełnosprawnych jest też gniazdko, a to są miejscówki dla rowerzystów. No i tak, ogólnie w obydwu tych pociągach są po dwa miejsca na wózki, tutaj dziecięce. W jednym i drugim jest Wi-Fi, w jednym i drugim są ładowarki USB. Tutaj macie takie jeszcze przeglądowe z boku, jak widzicie też namalowanie tego normalnego już biało-żółto-czerwonego. Oczywiście może tam pomarańcz też wejść dla niektórych, w zależności to już od tego, kto jaki widzi kolory. No i tak, w tych 5-członowych mamy 10 wejść USB, a w tych 4-członowych
mamy 8 wejść USB. I w jednym i drugim jest defibrylator AED. I to jest wielka nowina, a tutaj teraz widzieliście miejscówkę dla naszego kierownika pociągu, gdzie ma podgląd na kamery, może tam zacząć się rozmawiać z wszystkimi osobami i ogólnie dosyć takie przytulne miejsce. On też tam ma trochę swoich gniazdek USB. I nie tylko, i też takie 230. Tu jesteśmy już bezpośrednio w kokpicie. Tak, mamy tutaj dosyć ładne sterowanie. Fotel jest naprawdę bardzo wygodny, bo sobie aż usiadłem na nim. Jest oczywiście podgląd na wszystkie kamerki i to, czego wam nie pokazałem, na dole tam jest schowane. Ma chyba ją chyba z 4 gniazdka 240V, więc tam mogą sobie naprawdę nieźle 230 podłączać rzeczy. No i zobaczcie, tutaj jest akurat moment, w którym faktycznie siadałem. Też są ładne dosyć wyjścia i ogólnie spokojnie mogą zejść po tej drabince z boku, więc nie jest też tak źle, że się zeskakuje jak tam w niektórych Hyundaiach, na przykład w tramwajach. Tutaj nie jest tak jakoś tam, nawet bym powiedział, źle porozkładane. I ważna też nowina a propos tych pociągów, to ich maksymalna prędkość przelotowa to jest 160 km na godzinę. Oczywiście najprawdopodobniej nigdy takiej prędkości w Warszawie nie rozwiną, bo nie wiem do końca, gdzie by mogły rozwinąć taką wielką prędkość, co nie zmienia faktu, że jednak jest to dosyć ciekawe. No i tak jak mówiłem, no i jeszcze jedna ważna wiadomość, możecie być ciekawi w sumie, i jak wygląda długość tych pociągów. To taki pięcioczłonowy pociąg będzie mieć długość 91,9 metra, a taki czteroczłonowy to 75,6 metra. Także no mniej więcej tak wyglądają te pociągi. Jestem bardzo ciekawy, jak będą faktycznie się sprawdzać, czy będą awaryjne i jak będą już faktycznie też brzmieć w wyjeździe, czy będą takie super ciche. No zobaczymy. No i czy pasażerowie je podlubią? To też dosyć ważna nowina, no to by się przydało na pewno. Tutaj też ciekawostka, zobaczcie, tam jest numer brygady. To jest dokładnie numer brygady, się tutaj wyświetla. Trochę ciekawym miejscu, ale coś, czegoś takiego nie widziałem jeszcze wcześniej. Nie wiem, czy wy widzieliście. No i tutaj są te drzwi i jest też normalne lusterko i też jest lusterko w postaci kamer. Także tutaj to jest dosyć ładnie poskładane i tutaj mamy miejsce łączenia. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zobaczcie, jak w ogóle jaki on jest płaski od dołu. To mi się bardzo podoba. No i na sam koniec zobaczcie, co prezydent Warszawy dostał i tutaj prezes SKM-ki. Miniaturową wersję tego pociągu. Aż sam bym został prezydentem. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!